Boy, you're looking like my type. But tell me, can you hit it right? Cause if I let you in tonight, you better put it da-da-down, da-da-down. Now we do it all the talk. I ain't playing anymore. You heard me when I said before. You better put it da-da-down, da-da-down. Make me say, you the one I like. Come on, put your body on might. Keep it up all night. Don't let me down, da-da-down. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników i uczestniczki MWG Rogowo. Mam zaszczyt kolejny raz się z Państwem tutaj dzisiaj spotkać. Jesteśmy po etapie przyjmowania wymiany gołąbków, bo tam były 50 chyba gołębi niecałe, 49 zaginęło, jak robiliśmy na koniec czerwca inwentaryzację. Hodowcy już tam część gołębi dostarczyli, którzy chcieli. Te gołębie zostały już zaszczepione, są w oddzielnej celi, indywidualnie oblatywane. A cóż, a te gołębie są praktycznie już wszystkie oblatane. Mamy cały cykl szczepień zrobiony. Teraz tylko czekamy, tam gdzieś za tydzień, za dwa będą szczepione jeszcze raz od ospy. No i koniec. I zbliżamy się dużymi krokami do treningów. Gdzieś koło 20 zaczniemy treningi. Cóż mogę więcej powiedzieć? Gołąbki są zdrowe, tak jak widać, latają. Jestem z nich zadowolony. Najdalej co odleciał gołąb, to z tego akurat nie jestem zadowolony. Władysławowo został zgłoszony. Akurat sam uczestnik nawet się o tym dowiedział, bo osoba, do której szedł, zadzwoniła też do niego, że ten gołąb aż tam poszedł. No, daleko, no ale co zrobić? To znaczy, to świadczy o ich zdrowiu, o formie. I co więcej mogę powiedzieć? Zobaczymy, jak te loty będą się odbywały. Mam nadzieję, że gołąbki będą wracały do nas. Będą łatwe loty, łatwe, no takie normalne, nie jakieś katastrofalne, no ale tego nikt nie wie, zobaczymy co będzie dalej. Może przejdziemy teraz na gołębniki, bliżej zobaczycie Państwo z bliska te gołąbki, może ktoś swoje pozna. Już tutaj się parują. Jaką marek mamy obsadę? Około 1900? No tak powinno być. A dokładnie to zobaczymy na pierwsze koszowanie. To będzie wtedy takie adekwatne. Bo tutaj na przykład gołębie jeszcze na tamtym gołębniku nie są wypędzane wszystkie, tylko wchodzą sobie i górą i dołem. Nie są jeszcze tak straszone, żeby tylko przez anteny przechodziły. To ja nie mogę tak powiedzieć w 100%, że gołębie, które tutaj na tym gołębniku, to tak można stwierdzić już dokładnie, a tam jeszcze nie. No ale też przechodzą i tam, bo nawet było takie zdarzenie, że tam tuż sprawdzałem, że gołębia nie było, potem na drugi dzień ten gołąb już był. Na razie nie ma takich 100%, ale około 1900 sztuk powinno być tych gołębi. Wszystko otwarte, drzwi gołębniki. Przynoście żonę. Teraz czekają za jedzeniem i piciem. Jak ogólnie oceniasz zdrowotność gąbków? Co ja ci mogę powiedzieć? Jestem bardzo zadowolony naprawdę z tych gołębi, ale myślę, że też to zasługa i uczestników. Coraz każdy tak płaci pieniądze i za te gołębie przychodzą też w dobrej formie. Trzeba to zaznaczyć, bo
jak będą gołębie przychodziły ci w słabej formie, no to to wiadomo, to jakby nie patrzył, ten gołąb odpadnie. Jeszcze przy takiej ilości gołębi, przy takiej ilości różnych szczepów bakterii, no to to nie ma możliwości. No ale mówię, że jestem bardzo zadowolony, bo z roku na rok patrząc, coraz lepsze gołębie w lepszej kondycji przychodzą. Każdy bardziej przykłada się już do tego. A powiedz mi, jak radziliście sobie z tymi łupami, które mi były teraz na dniach? Znaczy lekko karmione, przede wszystkim lekko karmione, nie, no, nie obciążać tych gołębi. No i swój program. Cały czas. Na razie zdaję egzamin. Od 4 lat nie widzę jakichś większych problemów. Chodź. Bo rozumiem, nie ma tak, że na siłę wyganiacie gołębie z gąbnika tak naprawdę. Znaczy z tego tak. Mhm. Z tego już, z tego długiego całego, nie? Okay. Wypędzamy już gołębie wszystkie z rozsztuki. Aha, okej. Okay. Czy nie ma tak, że siedzą jakieś pojedyncze? Nie. Z tego ostatniego jeszcze nie są wypędzane, ale poniedziałek też będą wypędzane. Z tego są wszystkie z rozsztuki wypędzone. Słuchaj, bo mogło być tak, że ten gąby w ogóle nie wychodził i no, też musi być wypędzany. I oblatywany. Nie ma, żeby się nie. Czy chce, czy nie chce, musi latać. Widać po łysku na szyi, na piórkach. Chodź. Tak to, tak to się odbywa u nas i teraz już, jak mówiłem, zmierzamy nieubłagalnie do treningów. Zostały raptem 3 tygodnie. Na którego planujecie trening pierwszy? 18 koło 20. Mhm. Myślę, że może prędzej będą skoszowane w kabinę. Mhm. Kabina już przygotowana. Tutaj na placu ze dwa razy, żeby je oswoić z kabiną. Żeby tego gołębie jak najmniej stresu, no ale... Jest to nieunikniony. Czyli co, zakoszujecie i wypuścicie z podwórka? Postoją tam powiedzmy z godzinę na placu i wtedy zostaną wypuszczone. Tak zawsze robimy co roku. I potem kawałeczek tutaj, nie wiem, kilometr też. I małymi krokami, jak już zaczniemy, tak już cały czas systematycznie będą trenowane. A taki powiedzmy pierwszy trening, tak ile kilometrów planujecie? To znaczy, tu nie ma tak kilometrów, jest tam kilometr, 5, powiedzmy 15, okay. 20, takie. Odległo 70 od 20 km, myślę, że już na 20 km będziemy chcieli je zakoszować już przez antenę normalnie, żeby uczestnicy sobie widzieli, jak się te gołębie odbijają i już wtedy te wyniki są w ten sposób, bo na kilometr czy na 5 km to jest po prostu za dużo roboty, żeby koszować te gołębie. No ale tak od 20 myślę, że już na 20 km będą zakoszowane te gołębie. No i potem 40, 50. Do około setki będzie ostatni trening, znamy 70-80 km i pierwszy lot konkursowy. Wtedy zobaczymy. Zabawa się zacznie. Ja tylko dodam, że MWG Rogowa jest dosyć specyficznym gołębnikiem, bo jak przyjechałem do ciebie, Marek, to powiedziałeś, że jeden gąb no, rozwalił się o lampy. Od razu wszystkie lampy na terenie MWG Rogowa zostały skasowane. Trzeba było je odkręcić, żeby uniknąć na przyszłość takiego zdarzenia. No ale tak się stało. To jest nieubłagalne. To, jak to mówią na wojnie, zawsze ofiary muszą być. No widzisz, tutaj praktycznie te gołąbki zostały pojedyncze sztuki. On się trochę tego drona zastraszył, ale tak to wychodzą. Tutaj to już są tak na 100% oblatane gołębie. Białe gołąbki, dwa nawet. Może ktoś rozpozna?
Na pewno. Na pewno rozpozna obydwa. Ale tu jest więcej tych białych. To ma drużyna. Tyle. Pozdrawiamy. Krótki materiał. Dobry lot. Z odwiedzin. Pozdrawiam. Dobry lot.